Piotr Łącz, waga ciężka przed występem na gali w Kielcach. Opowiedz troszkę o przygotowaniach do tego pojedynku. Były ciekawe, był Mariusz Wach na sparingach, był chyba Marcin Siwy i kilka jeszcze innych klasy. To jeżeli chodzi o same przygotowania, no to troszkę się nam przedłużyły, bo miała być wcześniej troszkę gala, ale przesunęła się. Jeżeli chodzi o sparingi, no to w tych przygotowaniach pomagał mi Mariusz Wach. Przede wszystkim na koniec przyjeżdżał nawet do mnie, za co mu bardzo dziękuję. Wcześniej był Marcin Siwy, Kuba Sosiński. Zmieniali się, żeby mi tam pomóc w budowaniu formy, tak więc dość dużo tych sparingów, fajnie przeszedł okres przygotowawczy, fizycznie też czuję się najlepiej, no i tylko czekaj do piątku. Mhm. Morgan Desault, co wiesz o swoim rywalu? Boksował z Marcinem Siwym, Marcin Siwy coś tam ci o nim opowiadał? Opowiadał mi, że na pewno jak bije się go na pressingu, no to gubi się w tym wszystkim, tak? Nie można mu dać boksować, czyli to co ja robię, boksuję na pressingu. Co jeszcze o nim wiem? No widziałem jego walkę z Alanem Babiczem, widziałem właśnie też walkę z Marcinem. I jeszcze ten dość ostatni knockout z Turcji zawodnikiem w czwartej rundzie bodajże tam dość mocno upadł, tak więc no co, no iść do przodu i robić swoje. Czyli taka jest recepta, tak? Tak. Pressing iść do przodu i szukasz knockoutu, jest jakaś tam rywalizacja z Marcinem Siwym? Nie. Bardziej ja chcę się pokazać w tej walce dobrze, też nie nastawiam się, że muszę go zawsze konstantnie knockoutować, bo wtedy nic nie wychodzi. Bardziej po prostu będę starał się nie dać mu w ogóle boksować, tak? Skracać dystans, cały czas być przy nim i co wejdzie, to już zobaczymy. Jest, tak dziwnie się to układa, bo z jednej strony wszyscy mówią, nie wszyscy, część osób mówi, polski Tyson oczekuje od ciebie knockoutu, ty pewnie też jest, oczekujesz wygranej walki przez knockout, ale z drugiej strony, no przydałoby się rundy łapać na początku kariery. No tak, też tak uważam, że powinno się łapać rundy, natomiast uważam też, że jeżeli jest możliwość knockoutować, no to nie powinno się odpuścić zawodnikowi, lubi się to zwrócić później, tak? Jeżeli wejdzie cios, tak jak mówię, nie nastawiam się teraz w walce na knockout, no co będzie, to będzie, jak da mi boksować, tak zaboksuję, ale... Jak się uda, no to trafię i go położę. Mhm. Co robisz trochę ciężki? W ostatnich przygotowaniach mówisz Siwy, Wach, kto tam był? Sosiński. Tak. Na początku jeszcze sparowałeś ze Szpilką, tak? To było przed poprzednią walką. No tak, dawniej. Jak oceniasz tą polską wagę ciężką? Z kim ci się najlepiej sparuje? Kto jest dla siebie najtrudniejszy? Uważam, że najciężej, jeśli chodzi o styl, który mi nie pasuje, to z Mateuszem Asterakiem się sparowało źle. Natomiast jeżeli chodzi o ciężką, no to każdy ma swoje atuty, tak? Artur na sparingach na pewno ma ostrą tylnią rękę i przednią lubi sobie poprzeszkadzać. Mariusz zaś bardzo odporny i wysoki, tak? Potrafi sprawiać samą tą wagą. Doświadczenie też za nim największe z nich wszystkich bije. No, Marcin znowu może zaskoczyć, tak? Ma takie swoje zrywy. No, ciężko mi oceniać ich, nie? No, każdy coś potrafi, tak? Ja jestem z nich najmłodszy, tak? Więc jest okej. Okay. Ile teraz ważysz? A propos tej wagi Bridger, bo nie wiem, mówiłeś o Babiczu. Ta. Ostatnio Adam Palski boksował o pas w WBC Silver wadze Bridger, on nie opowiadał, że ledwo powyżej 90 kg. Ja na dzień dzisiejszy ważę tak 101-102 kg. Wiadomo, nie trzymam jakoś mega ujemnych kalorii. Tak więc jakbym wszedł na dietę, to nie jest żaden problem. Nie musiałbym nawet do tej wagi robić wagi. Po prostu wchodzę i to robię. Nawet nie wiem, jaki tam jest limit, 101 kg 800 gram. No to nie trzeba by było, no może kilo bym zszedł, no to po prostu na samej wodzie bym, nie jest jakiś problem. Ale jak najbardziej patrzę na tą wagę. A jutro czego się spodziewamy? Na co? Czego? W piątek? Proponujesz? Wydaje mi się, że doły, ale zobaczymy, nie? Czy się uda. Nie? On jeszcze nie upadł na doły, tak zobaczymy. Nowinka, tak? Tak. Prowadzasz nowinkę. Zobaczymy, czy się uda, nie? Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.